Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jest w Ameryce taka nowa świecka tradycja, antyizraelizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wszyscy rzucają te słowa antysemityzm i rasizm nieustannie, cokolwiek się nie stanie, no to jest, jak nie antysemityzm, no to jest rasizm. Ciągle są opresorzy, no i ofiary, ale teraz ten antyizraelizm, to się przejawia w ten sposób, że bardzo dużo, no można powiedzieć, nie będę używał tego słowa na ale starozakonnych. No też trudno powiedzieć, że starozakonnych, bo w Ameryce 90% grupy na rzet, no to jest w zasadzie reformowana. No co to znaczy? W Ameryce większość, no to przyjechało jednak tych ludzi, którzy nie mieli mycek, którzy nie mieli tych długich loków, nie chodzili w tych kapotach, nie nosili brody, nie byli normalnie ogoleni. Mycki, no czasami nosili, ale to tylko do synagogi reformowanej. To w Europie, w Polsce, w Rosji byli ci ortodoksi, hasydzi. Oni w zasadzie, Polacy znają ich od tej strony, a nie ci bardziej cywilizowani niemieccy czy amerykańscy. No i większość Amerykanów jednak jest, można powiedzieć, protestantami. Tak jak porównać katolików i czyli tych podstawowych, ta wiara podstawowa, no to byli ci odszczepieńcy, powiedzmy, czyli protestanci, oni tam na dzień dzisiejszy, no to są za sześcioma flagami, są za małżeństwami najróżniejszego typu, niekoniecznie produkująca, owocująca ciążą i dziećmi. Także to jest bardzo dziwne, jak na grupę religijną, no, ale oni właśnie są wszyscy antyizraelscy. Antyizraelscy, oni nazywają to też, że są antysionistami, no to jest to, co w Polsce starano się wmówić w 1968 roku, że to wyjechało bardzo dużo ludzi. No w Polsce to akurat wyjechali bardzo często, no bo byli działaczami, czy cząstką, czy jednym takim kółeczkiem w tej maszynie opresji Urzędu Bezpieczeństwa i tak dalej. No ale są napady. No są napady w Ameryce, jak się popatrzy, przepraszam, na te statystyczną, cały ten obraz statystyczny, no to widać to bardzo wyraźnie. Jak się popatrzy na Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI, te przestępstwa, czy sprawy kryminalne bazujące na nienawiści wzrastają coraz bardziej. No, i jest ich więcej i więcej i więcej. No ludzie w Ameryce, no to są podzieleni. No Ameryka została zbudowana na różnych rasach, no i zbudowana na różnych wyznaniach, no ale ostatnio jest coraz więcej napadów na grupy właśnie na rzet. Napady na czarnych są dużo mniejsze. Pomiędzy 1996 rokiem a 2019, takie są te ostatnie dane, no to spadło ilość napadów na czarnych, spadła o jedną trzecią. Napady na osoby na rzet, no to wzrosło kilkukrotnie. To jest duża sprawa. Antysemityzm i całe te działania bardzo często w niektórych krajach powodują, są spowodowane jakimś czymś głębszym. Cały to jest jakiś sygnał, że społeczeństwo, że duch społeczeństwa się zmienia. No tak jak mieliśmy, powiedzmy, w Niemczech, czy mieliśmy
do czynienia w Rosji, kiedy większość tych aktywistów komunistycznych, oni byli rewolucjonistami, no i przestali chodzić do synagogi, na złość rodzinie, ojcu czy dziadkowi jedli szynkę czy wieprzowinę, no bo to było takie bardzo rewolucyjne, no i ci ludzie odgrywali znaczącą rolę we wprowadzaniu komunizmu. Bardzo wielu z nich skończyło z zastrzeliwaniem niewinnych. To byli ludzie, którzy wprowadzali bronią komunizm. W Ameryce 90% grupy na rzecz, no to są demokratami. Oni są hardkorowi demokraci, no i przypuszczam, że 70% jest antyizraelska. Ale prawda jest taka, że w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Waszyngtonie, no we wszystkich tych miastach są napady, no i szczególnie przez osoby czarne. Większość tych napadów na jakieś staruszki w tych perukach, czy na tych ludzi w tych myckach, no to są robione przez ludność czarną. Wszyscy takie legendy, no, czy takie informacje, to zawsze są powtarzane, że większość tych antysemickich wystąpień, no to jest przez ludzi, którzy, takich skrajnie prawicowych narodowców, no jak narodowi socjaliści Hitlera. Ale prawda jest taka, że teraz to już jednak to nie działa. No i trudno oskarżać białych o to, ale od czego to się zaczyna? No to cały ten ta fala to jest, można powiedzieć, że jest Louis Farrakhan, no to to on jest, czy Al Sharpton, jeden i drugi jest, ma czarną skórę, ten nasz koleżka, no nie wiem, czy się uczy pilnie przez całe ranki, ale ta reakcja na ulicach, no to jest dosyć znacząca. Prasa, oszukańcza prasa amerykańska nie za bardzo pokazuje, ale czasami jednak można coś zobaczyć. Zaczęło się od tej strefy Gazy. Politycy z obydwu stron, no ale bardziej republikanie, chociaż nie ma w partii republikańskiej grupy na rzecz, tam są bardzo, bardzo minimalne. Oni są bardziej lewicowi, tak? Grupa na rzecz, no to budowała kibuce w Izraelu, budowała komunizmy w Polsce, budowała komunizmy. Także oni są lewacy, no oni są zawsze lewacy. No i w Ameryce, no to Partia Demokratyczna jest dzisiaj ukradziona przez lewaków. No i zaczyna się czystka. Dlatego, że Ilhan Omar, no to jest Somalijka. Jej ojciec przyjechał z Somalii, tam budował komunizm, no a ona teraz taka hardkorowa komunistka, muzułmanka, ona po prostu całą tą grupę na rzecz chce wykończyć. Jej koleżanka Aleksandria Ocasio-Cortez, no to też powiedziała, że Izrael, no to jest w zasadzie państwo apartheid, czyli rozdzielenie rasowe tam jest. No i oskarża o bardzo takie mocne rasistowskie ataki. No i to rezonuje. To rezonuje z wieloma czarnymi Amerykanami. W tym samym czasie też nawet prezydent Biden, no to on ciągle podkreślał tą przestępstwa nienawiści w ostatnich miesiącach. Teraz znienacka jest w zasadzie cicho. On nic nie mówi, on nie mówi nic na temat, kiedy ludzie chodzą po ulicach, no i tam rzucają albo cegłami, albo wypisują najróżniejsze napisy, przekleństwa i tak dalej, i tak dalej. No Biden jest cichy, także że nawet Biden zgadza się na tą czystkę. Zobaczymy, czy grupa na rzecz zacznie być bardziej konserwatywna, no ale nie przypuszczam. Oni zawsze będą ścigali się z
będą lewaccy. Bardziej takie całe te środowisko teraz kulturowe i polityczne, no to i cały ten wybuch antysemityzmu jest ciekawy, że dla tych postępowych cały ten Bliski Wschód, no to jest, też pasuje to, co pasuje lewakom. Lewacy, no to zawsze patrzą, że jest wojna klas. Wojna klas, dzisiaj zamienili to na wojnę ras, no ale to jest zawsze opresor, no i ofiara. No i w tym wypadku Palestyńczycy to są ofiary, Izraelczycy to są opresorzy. To, że tam 2000 czy 3000 rakiet budowanych przez ostatnie parę lat zostało wystrzelonych, nie ma żadnego znaczenia. To, że Izraelczycy zbudowali całą tą kopułę ochronną, żeby ich tam nie pozabijali i żeby nie musieli reagować, no to nikt na to nie zwraca uwagi, ale to jest ta identyfikacja lewactwa i identyfikacja czarnych z Palestyńczykami, no to nie jest nic nowego. W latach 1960 Louis Farrakhan on robił to samo, bo on został przywódcą amerykańskiej organizacji Naród Islamu, czyli ten jest Nation of Islam, i on i oni to właśnie robili to było to połączenie. Kiedy to się działo? No właśnie się działo te pięciodniowa czy tam sześciodniowa wojna na Bliskim Wschodzie, te 1967 rok, no to właśnie to jest to, kiedy czarni stwarzali te czarne pantery, stwarzali ten naród islamu, i to się wszystko wiąże, i to nie jest tak aż za bardzo nowe w Partii Demokratycznej, no ale co jest nowe, to jest no ściganie, jest większe ściganie. Ci ludzie w Ameryce krytykują bardzo ten Izrael, no i coś w zasadzie, no lewactwo wygląda na to, że lewactwo zaczyna się samo zjadać, no zawsze jakieś takie jednopartyjne mrzonki, filozofie, no to nie są dobre dla samej grupy, no bo to teraz już wróg zaczyna być łapany we własnej partii, no to zawsze tak się kończy. To są pewne frakcje, no i trzeba wyeliminować, żeby tylko część ludzi doszła do żłobu. Ta cały ten walka cywilizacyjna, cała ta teoria rasowa, ta krytyczna teoria ras, gdzie biali są pokazywani jako opresorzy, a wszyscy inni są jako ofiary, no to akurat teraz lewactwo zaczyna wpychać Izrael, no i pośrednio całą grupę na rzecz do tej grupy opresorów, a nie do ofiar, i nie patrzą nawet na kwestie ekonomiczne, chociaż Ocasio-Cortez, no to ona używała, że powiedziała coś takiego, że wymaga parę Benjamin, a Benjamin, no to jest imię dosyć powiedzmy izraelskie, także to jest rasistowskie. No cała ta zawierucha w Strefie Gazy może doprowadzić do jakiegoś uspokojenia się. No, wygląda na to, że Hamas i Iran troszeczkę przesadzili z tą prowokacją i z tym atakiem. Izraelczycy tam zareagowali w miarę dobrze. Wszystko się uspokoi. Ale druga sprawa to też wygląda na to, że demokraci, socjaliści, komuniści postawili na to, że teraz robią Azjatów jako ofiary.
No i teraz już nie ma tak strasznie dużo antysemityzmu, jest, walczą również z mową nienawiści, czy z przestępstwami nienawiści przeciwko Azjatom. Także starają się wciągnąć Azjatów do komunistów. Większość Azjatów, no to jest ciężko pracująca, ciężko płacąca podatki. Ludzie, którzy często przyjeżdżają nawet z komunistycznych Chin, no to tak nie są otwarcie przeciwko komunizmowi, no ale raczej starają się nie budować komunizmu w Ameryce. No tak samo jak ludzie z Kuby, czy ludzie z Wenezueli nie będą budowali socjalizmu, komunizmu w Ameryce. No a Meksykanie jednak starają się budować i oni są przeświadczeni, że socjalizm jest prawidłowy. Także nowa świecka tradycja, antyizraelizm. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że uważacie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, jeżeli macie prawo do głosowania w Ameryce, kilkanaście miesięcy do wyborów międzyprezydenckich, to jest bardzo ważne, 2024 wybory prezydenckie. No nie możemy dać się zatłuc komunistom, bądźcie normalni, głosujcie normalnie. Przekaz dla socjalistów polskich głosujących, co głosowali na Bidena, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na ten antyizraelizm, patrzcie się na antypolonizm. No, nie jest partia demokratyczna została uprowadzona, w zasadzie przesunięta bardzo mocno ku lewactwu. Mam nadzieję, że nie zlewaczyliście się tak, także zmieńcie swoje powiązania partyjne, przejdźcie do republikanów, głosujcie dla normalnych, znajdźcie w sobie coś normalnego. Zdrowia dla normalnych, dziękuję za oglądanie i do następnego już zmonetyzowanego filmiku. Piszcie komentarze, polecajcie gdzie możecie.